Liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku zorganizowało dzień otwarty. Gimnazjaliści ze swoimi starszymi kolegami spotkali się w Lidzbarskim Domu Kultury. Dziś kolejne spotkanie z cyklu, który zainicjował burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu, a przeznaczone dla uczniów gimnazjum w Lidzbarku, którzy stanęli przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Spotkanie składało się z szeregu prezentacji mających na celu przedstawienie zalet kształcenia ogólnego. Szkoła umożliwia mi rozwijanie swoich pasji i daje wiele możliwości. Przekonałam się, że ciężką pracą i zaangażowaniem ze strony nauczycieli można naprawdę wiele osiągnąć. I zapewniam Was, że nasza szkoła gwarantuje taki sukces. Cześć, jestem Sylwia, a to jest Natalia. Powiemy Wam trochę o języku angielskim w naszej szkole. Mamy możliwość rozwijania się językowo, na przykład w kwietniu wzięłyśmy udział w konkursie o zasięgu europejskim jak People in European Forests. Przedstawiliśmy możliwość wyboru dalszej drogi edukacyjnej w postaci ścieżki ogólnokształcącej. Skupiliśmy się na zaletach wykształcenia ogólnego. Przytoczyliśmy argumenty, które pochodzą z rynku pracy, są twardymi statystycznymi danymi potwierdzającymi ważność wykształcenia ogólnego, które prowadzi do możliwości zdobycia w sposób szybki zawodu z tytułem technika w studium policealnym lub też umożliwia podjęcie studiów wyższych. W każdym razie zdobycie wykształcenia ogólnego i wykształcenia wyższego odpowiada oczekiwaniom współczesnego rynku pracy, który czeka właśnie na specjalistów z wyższym wykształceniem i który czeka na ludzi, którzy są wyposażeni w takie umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym tak szybko rozwijającym się świecie. Warto wskazać na komunikatywność, na umiejętność redagowania tekstów, na wszystkie umiejętności, które kryją się pod wspólnym mianownikiem, czyli komunikacja społeczna, nawiązywanie kontaktów społecznych, umiejętność pracy w grupie, no i przede wszystkim umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Do nabywania jej zachęcał nauczyciel języka angielskiego Ruben Malulu. Aby nie zanudzić gimnazjalistów samymi statystykami, przygotowano również bogaty program artystyczny. Po przedstawieniu danych statystycznych w postaci doniesień z rynku pracy, najnowszych badań i trendów pochodzących i prognoz pochodzących z Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, które jasno wskazują na to, że do 2020 roku zniknie zapotrzebowanie na wiele zawodów, które są wykonywane przez pracowników o niskich kwalifikacjach. Nastąpiła prezentacja oferty edukacyjnej Liceum Lidzbarskiego, czyli szkoły, którą reprezentuję, ale już ta część należała do naszych uczniów. W sposób, tak jak czują, tak jak uważają, opowiedzieli, dlaczego wybrali tą szkołę, wskazując na możliwości łączenia w grupach międzyoddziałowych wielu rozszerzeń. Humaniści mówili o tym, że mogą jednocześnie uczyć się matematyki rozszerzonej, wszyscy języków obcych w zakresie rozszerzonym. Podkreślali, że nie żałują swojego wyboru. W dalszej części nastąpiła prezentacja artystycznych sukcesów naszych uczniów i naukowych. Gimnazjaliści mogli zobaczyć miejsca, wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, ale także spotkali się z próbką artystycznych dokonań naszych uczniów, czyli fragmentów filmów, które uczniowie nakręcili na okoliczność różnych konkursów ogólnopolskich lub też nakręcili je, ponieważ realizują tak swoje pasje i rozwijają zainteresowania.
To nie pierwsze takie spotkanie z uczniami gimnazjów. Dyrektorzy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych starają się zainteresować gimnazjalistów swoją placówką, a wspierają ich w tym władze miasta i gminy Lidzbark. Jaki będzie efekt? Zobaczymy we wrześniu.